Ale czemu się zatrzymujemy? Piękna bramka na boisku numer B, zawodnik z numerem. Kolejna bramka dla Polonii Wrocław. Michał Furman, Furmankiewicz. Naszych najlepszych piłkarek nożnych. Ewa Major na przykład. Chciałabyś pójść w Wiślady rywalizować z tymi najlepszymi drużynami w Europie? A co na to rodzice powiedz? Zadowoleni, że wybrałam akurat piłkę nożną? Dobrze, krótko i na temat, moi drodzy, nie słowa, ale czyny Wiktorii. Paweł, przed wami jeszcze za tym, co oni mogą robić. Oni potrzebują takich gier, sprawdzianów, żeby sami się też utwierdzić w tym, że sam trening tego nie pokaże. Słuchajcie, trzymamy kciuki za jak najlepszy występ dla was. Dziękuję. Kolejna bramka dla Polonii Wrocław w kategorii Orlik. Polonia 2 Wrocław, 3 Wrocław. Polonia 2 Wrocław w pierwszym meczu wygrała z Czerwonym Kłuków 3-1. Powrót Patryk Sokol! Również 3-1. Już ze Śląskiem Wrocław prowadzi. Prawie! Wracamy! Zwana jest! Patryk, wracaj, wraca! Ola, wraca! Wraca! Co nie grać na ataku? Wagę mamy! Brawo! Co jest? A na wysłuchę Michał Furmankiewicz, powyższa prawa. Wielka osoba, wielka legenda, ikona klubu. Wszystkiego dobrego, zdrówka przede wszystkim. A Piotrek, my wracamy na boiska. Przepraszam, a? Orły Legnica pokonały FC Wrocław 1-0. Krystian Jagiełło. Jest bramka dla Orłów Legnica. Jakub Latoch otwiera serię rzutów karnych celnym trafieniem. Orły Legnica prowadzą 1-0, ale teraz rzut karny dla polonistów. Max Poleba. Iwan Demis. 1-1. Błażej Murawski pokonany 1-1 po pierwszej serii. Jakub Romanowski, drugi egzekutor rzutu karnego dla Orłów Legnica. Poprzeczka
ratuje drużynę Polonii Wrocław, a więc 1-1, ale teraz szansa na wyjście, na prowadzenie przed drużyną Polonii. I świetnie Błażej Murawski ratuje swój zespół. Broni ten strzał, więc po dwóch seriach mamy remis 1-1. Czas na ostatnią, trzecią regulaminową serię. Patryk Sacha. Wielka prawda, Orłów Legnica. Patryk Sacha trafia 2-1. No i teraz Polonia Wrocław musi strzelić bramkę, jeśli marzy o tym, żeby przedłużyć swoje szanse na zwycięstwo Zawada. Strzelcem bramki Michał Zawada. A więc teraz już do nagłej śmierci. Jakub Akacki w drużynie Orłów Legnica. Jest bramka, przełamuje ręce bramkarza Polonii. I znowu broni piłki meczowej, piłki turniejowej Polonia Wrocław. A do piłki podchodzi Michał Furmankiewicz. Dariusz Domagała w drużynie Orłów Legnica. Pokonuje Krystiana Jagiełę. Strzelcem bramki Mateusz Tamper. A więc cały czas nie wiemy, kto wygra rywalizację Orlików na turnieju Polonii Wrocław. Adrian Sawicki w drużynie Orłów Legnica. Pewnie egzekwuje rzut karny i znowu Polonia Wrocław pod ścianą. Kolejna piłka meczowa dla Orłów Legnica. Przy piłce Mateusz Więcław. I odetchnęli teraz z ulgą zawodnicy, trenerzy i kibice Polonii Wrocław. Wiktor. Rzut karny dla Orłów Legnica. Która to już piłka meczowa dla młodych piłkarzy z Legnicy? Czwarta do piąta. Kto teraz wytrzyma próbę nerwów? Błażej Murawski w bramce od Legnica. Kontra Adrian Gawowski. Jest bramka. Ależ teraz odporność psychiczną mają się młodzi piłkarze Polonii. Tekiele strzela i zdobywa kolejną bramkę dla Orłów Legnica. Do piłki podchodzi Krystian Jagiełło. Bramka. Proszę bardzo, jaka dramaturgia niczym w tej piłce seniorskiej. Tutaj młodzi piłkarze obu drużyną budują wielkie emocje, wielką wojnę nerwów, grę nerwów. Jakub Lato. Nie ma bramki, ale jeszcze jest teraz rzut karny dla Polonii. Ale zapraszamy zawodnika z Polonii Wrocław. Tak, jeszcze trzeba trafić. Nie jest rozstrzygnięte. Orły Legnica rozpoczynały serię rzutów karnych, a teraz trzeba ją skończyć. Więc piłka meczowa teraz dla Polonii Wrocław. Wszystko w nogach strzelca, no i oczywiście w bramce Błażej Murawski w drużynie Orłów Legnica. Przy piłce Kacper Kowalczyk. Polonia Wrocław wygrywa turniej Orlików. Wygrywa w serii rzutów karnych z Orłami Legnica. Niesamowita dramaturgia, 15 celów rzutów karnych. Gospodarze nie okazali się gościnni, wygrywają. Ale brawa również dla pokonanych, dla młodych piłkarzy Orłów Legnica.
Wrocław. Woda, krew, młody narybek, Polonia Wrocław prowadziła w finale w rzutach karnych więcej szczęścia. Najlepsza drużyna kategorii Orlik, Polonia 2 Wrocław.